Siemka, witajcie w kolejnym odcinku czytania bloga Ugalajuska. Dzisiejszy temat, jak już zresztą mamy w tytule, usprawnienia serwera, maskiki, wydarzenia i broken ranks. Czyli w zasadzie dużo rzeczy, które się dzieją aktualnie e, i nieaktualnie, bo w przyszłości i inne dziwne cuda, które są w zasadzie żenujące. No ale nie będziemy tutaj się wywodzić, tylko czytajmy ten e, blogik i będziemy tutaj zaraz... E, na bieżąco tłumaczyć i opowiadać jak to wygląda ze strony Galajuska także sprawy serwerowe ostatnimi czasy było naprawdę sporo pracy jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju usprawnienia które mamy nadzieję przełożą się na poprawy komfortu gry. Praca cały czas w re ale jesteśmy dobrej myśli cytując jednego z naszych graczy na forum. Niestety ale w ostatnim czasie gracze od Sloru, nie wiem jak w przypadku innych serwerów, mogli doświadczyć problemów z zalogowaniem, czasem trwającymi dość długo jak w dzisiejszym czy też ogromnych lagów na serwerze Owszem, lagi i maskiki dotyczyły wszystkich serwerów i znacznie utrudniały rozgrywkę. Szczególnie w późniejszych porach. Jaka jest dobra wiadomość? Cóż, na pewno to, że znaleźliśmy, znaleźliśmy przyczynę, ale nas polepszenie sytuacji jest to priorytet. Niestety wymaga to sporo pracy od strony programistycznej, a co za tym idzie czasu. Za tym drugu niemal bez wytchnienia siedzi po uszy zakopany w kodzie, ale jak aby jak najlepiej przeprogramować serwery. Na banku cieszy Was fakt, że udało się znaleźć rozwiązanie, a wstępna wersja aktualizacji została już przygotowana. Jednocześnie przepraszamy za brak odzewu w tej kwestii. Całkowicie pochłonęła nas praca nad ustabilizowaniem serwerów, ale temu raczej nie ma co się dziwić i pewnie to zrozumiecie. I rozumiecie. Mimo wszystko zdajemy sobie sprawę, że mogło to spowodować niemały chaos. Jak tak e, Jest tak, jak napisał Dantalion e, na forum. Postaramy się informować Was w miarę na bieżąco nad czym stoimy. Musimy sprawdzić, czy obecna wersja będzie realizować nasze założenia. Mianowicie, jej, e, jej zadaniem będzie podniesienie ochrony przeciw ddos i znaczna poprawa stabilności serwerów, co przełoży się na lepszy komfort gry oraz szybkość jej działania. Sytuacja powinna niebawem ulec poprawie. Jest to czasochłonne, ale damy znać, jak wszystko będzie gotowe. Co z łączeniem w takim wypadku? Rozumiem, że narastają pewne wątpliwości i nie ma się czemu dziwić. Cytując wiadomość, którą dostaliśmy od gracza, rozumiem, że łączenie się przesunęło, bo trzeba było ogarnąć sytuację po łupku, ale chyba nie wycofaliście się z decyzji. Chociaż zrozumiałe, że skoro ostatnio tak wywala graczy, to głupotą byłoby łączyć serwery, które mogłyby paść w każdej chwili. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Owszem, najpierw musieliśmy uobserwować sytuację po update co de facto pochłonęło trochę czasu. Następnie na światło dzienne wyszły wyżej przedstawione problemy. Wobec tego, tak jak wspominaliśmy na forum, w tym tygodniu łączenia na pewno nie nastąpi. Przynajmniej choć w małym stopniu macie świadomość, jak to wygląda. Niestety nie wszystko da się przewidzieć. Niemniej jednak, tak jak pisaliśmy w aktualnościach, testowe scalenie przebiegło bezproblemowo. Demontując pojawiające się plotki, nie rezygnuję z niego, aczkolwiek kwestią stabilności serwerów, e, kwestia stabilności serwerów jest teraz najważniejsza. Co więcej, usprawnienie które mamy zamiar grać, powinno też się przełożyć na komfort graczy połączonych serwerów, co na pewno również i Wy uznacie za spory plus. No, tutaj oczywiste, jakby nie patrzeć, no, w aktualnej sytuacji, kiedy no, po mini update serwer dalej się normalnie umarł, teraz mi ma być restarcik i poinformowali nas o, nas o tym o 20.57. Ja niestety zalogowałem parę minut potem, ze względu na olbrzymie lagi, w ciągu 15 minut odbędzie się restart serwera. No i tutaj jeszcze nie wywaliło ludzi. Ja sobie tutaj stoję, przez pewien moment zalagowany byłem i zegarek się zaciął na amen, więc no nawet się nie ruszam, tylko wziąłem się za nagrywanie. Odcinka. Zatem najpierw ogarniemy serwery, a potem przystępujemy do łączenia. Będziemy informować na bieżąco, pozostajemy w kontakcie Tarniczycy. Jeśli chcecie mieć szybko informacje, mniej więcej kiedy to łączenie i tak dalej, jakieś tam oficjalne informacje od Tarnu, a nie za bardzo przeglądacie te społecznościówki, to polecam wpaść przynajmniej na Discord albo na grupę u mnie. Eee, tam będę udostępniał takie rzeczy. Bardzo szybko będę się starał wszystko tam wam przekazywać. A jak nie, no to ewentualnie na streamku. Ale nie, nie masakrujcie mnie tymi pytaniami. Raz czy dwa razy wystarczy, a potem. Od innych osób, jak ewentualnie możecie się dowiedzieć Kolejne sytuacje Chcieliśmy złożyć najszczersze gratulacje Gdyż po raz pierwszy w historii mamy do czynienia Z takim wydarzeniem Dzięki wytrwałości, współpracy i zapałowi graczy Jednej gildii udało się wbić Milion prestiżów W głowie się nie mieści, jesteśmy pod wrażeniem Zostało też miło Zostało też miło zaskoczenie na czacie Jak widać gracze współdzielą Ich radość jeśli chodzi o wbicie miliona presta przez Somchench na Oslor, e, sytuacja wygląda w ten sposób, że oni by wbili dużo szybciej, tylko tam parę kar, znaczy parę, chyba jedna kara taka dość bardzo dotkliwa, e, ze względu na ten Buzzsings 42Pa, e, no, odbiła się na, e, na nich tak, że po prostu no trochę czasu więcej musieli na to poświęcić, ale ogólnie gratuluję. Co jak co, liczby liczbami, ale na takie coś też trzeba mieć zaparcie i to pokazuje jak gildia jest mocno aktywna, jakby na to nie spojrzeć. No bo niestety, no tak jakby na przykład posadzić tam 24 galajsków, którzy latają cały czas Morany, Lugusy, V1, i V2, e, Miśki i tak dalej, wszystko klepiąc Presta. Także inne, Dragule i Machety, Tarule pewnie też już tam są latane. Więc no tak posadzić tam e, takich 20 galajusków i to by było właśnie to. Ach, masakra. Albo jeszcze lepszych ode mnie. Sprawy eventowe. Póki co wstrzymaliśmy się z większością akcji na rzecz usprawnień serwerowych, aczkolwiek nie zrezygnowaliśmy z platynowych skrzyń, turniejów specjalnych ze zwiększoną platyną i złotem, czy walk o różnego rodzaju nagrody. Może coś o ES ki przedmioty przydatne do ulepszeń w niestandardowych przedziałach. Co z tygodniem EXPA? Czy zostały wstrzymane? Czy jeszcze wrócą? Zapytała jedna osoba i to nawet nie jedna. Faktem jest, że utrudnione było również dostrojenie takich mini-eventów jak tygodniowe zwiększenie EXPA na wybranych lokacjach. Myślę jednak, że powoli, myślimy to powinno być, że powoli możemy przestawić nowe, terminy. Tak jak wcześniej przypominamy, że chodzi głównie o komfort dla graczy sugerowanym na danej instancji levelem. No ewentualnie, co niektórzy mogą podeksyć pety. Pewnie to właśnie oni będą najbardziej zadowoleni, ale my wraz z nimi. Oczywiście nie oznacza to, że inni nie mogą latać po instach i korzystać. Dobra, lecimy z tematem. Więc tutaj mamy rozpiskę tygodniowych podniesionych expów na instancjach. Ja jestem bardzo zadowolony. Na geo będzie wbijany pecik i będziecie mieć prawdopodobnie w przedziale tego e, 22 luty, 1 marca wybijany od Odcinek z farmy Geo. Bo wtedy już po prostu będę latał, bo się bardzo będzie opłacać, więc w sumie dobrze, że przeczekałem to. No a tutaj jeszcze wcześniej, od 1 lutego do 8 lutego Fiodor z GMO, Waldarok włącznie z dojściem od 15 marca do 22 marca. No ogólnie te Geo i Wald będzie bardzo ładnie łane. Ja tu wiem, że na Fio i GMO to Thanatos z Darkasu ee, nie GM. Z ostdorki dzisiejszy, chyba teraz już nie jest, chociaż nie jestem pewny, e, się na pewno dorobi. Więc tutaj pozdrawiam się, ogólnie w ogóle zaglądasz na takie filmy. No i tutaj mogę powiedzieć tyle: No, tutaj bym chciał pofarmić, polatać, ale z drugiej strony, klucze to będą nie do zdobycia, nawet w środku nocy, więc to będzie troszeczkę, troszeczkę duży minus. No, ale niestety, troszeczkę późno poinformowali, nie zdążyłem i nie miałem możliwości w ogóle wyfarmić tych kluczy, przynajmniej z 50, żeby mieć je, więc to no, niestety taka sytuacja. Więc prawdopodobnie Fiegimoto to tak. Przy okazji totalnie Ageo i Waldek to będą latane bardzo ostro, więc tutaj zapraszam i polecam. Kolejna sprawa. Eee, więc tak. Raport prac nad Broken Ranks. Programowanie. Nowy system do obsługi sieci bardziej odporny na DDoSy lag i lagi maskiki. Nowy interfejs do rozmówek z NPC. No poprawki do okna nowego. No i te poprawki w sumie będzie można sobie to zajrzeć. Poprawki do narzędzi map editora. Animacje. Zamknięcie animacji faceta. Skończenie animacji hieny. Podpięcie modelu skrzeka i praptaka pod gotową animację. Nowy mechanizm pułapek na mapach. Tak jak widzicie, jednak się okazało, że Galoisek miał rację. To jestem w mini szoku, ale rację. FX to efekty, jak dobrze pamiętam, efekty do grobowca. Nowy shader wody w rzekach, bardziej realistyczny. Grafika, UI. Podgląd drużyny. Interfejs rozmówki, wnętrza w porcie, karczma, ciąg dalszy, skończenie modelu, teksturowanie e, i początek podmalówki wioski rybackiej, zamek w pod e, podzamcze, podmalówki, hatamuraga pokoje burdelu, hall burdelu w Trentis, koncept karczm w porcie w Trentis, koncepty żeńskich uzbrojeń, e, questy. Questy całkowicie przeniesione do Broken rank z wersji podstawowej, bez nowych mechanizmów. Przyjaciel z potrzebie, starsza i mądrzejsza, damski bokser, straszny dwór ku powierzchni, cienie przeszłości, rżnąć wariata, koty za płoty, zarobić i się nie narobić, rajska wyspa, e, walka trwa, gopnik i lokal, diakulbaka, i stogusiana, Awantura panienka z okienka, polowanie na nadzieję, infiltracja, starzy znajomi, oficer, porządek musi być, rozwiązanie i zagadka, zajawki graficzne. No tu ogólnie wam powiem, że będę miał trochę więcej do powiedzenia. Mamy nadzieję, że z zieloną komnatą zamieszczoną w poprzednim wpisie przypadła zielona komnata, przypadła wam do gustu. A czy, kom, czy komuś udało się znaleźć właściwą odpowiedź do zagadki? No ja ten założyłem, że to będzie jaskinia Tercera, ale jednak okazało się, że to jest koncept wejścia do jaskini Hershta. I przeżyłem taki malutki szok. Ale w sumie można było się też domyślić. Jakiś czas temu zamieściliśmy dwie wersje Domu Uciech z pytaniem, która bardziej wam się widzi. Tak prezentuje się obecnie, więc możemy sobie zagrać. Ogólnie tutaj, akurat te, możecie przy okazji obczaić, jak wyglądają te modele postaci troszeczkę, e, jeśli chodzi o, znaczy, po, e, boże, e, portrety postaci w lewym, dolnym rogu. E, powiem tak, no nie szaleją, z cyckami. Cycków też troszkę mało, ale może to jakoś tutaj testowo dopiero ogarniają, no bo jakoś tak biednie to wyszło, tak biednie. Kurde, te screeny są za duże i nie można tego pomniejszyć. Po co oni te szare tło tutaj kolorowa... ten, tak mocno pokazywali, to ja nie wiem, ciężko się do Dobra. Podgląd drużyny plus bonus. Nowa wersja Trentis w tle. Tutaj możemy sobie zajrzeć i w sumie powiem Wam tak: Trentis mi bardzo się podoba. E, moim zdaniem, troszeczkę kolorystyka jest zbyt niska. Taka trochę szaruwa się zrobiła. Ale to może tylko takie wrażenie, albo po prostu taki screen. Ale bardzo możliwe, że troszeczkę zbyt szara kolorystyka jest. Moim zdaniem, w ogóle w tym, e, na tym mapie i w ogóle w tej grze. Taki mam mini podgląd, że, że coś tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale ogólnie powiem Wam tak: Jeśli chodzi o te portrety, no to troszeczkę troszeczkę dramat. Y, jeszcze nie, nie podobają się, jeszcze mi się nie podobają. Jeśli chodzi o podgląd drużyny... Y no powiem wam szczerze, że nie jestem jakoś super zadowolony i super w szoku, ale mogę powiedzieć tak. Wygląda w miarę okej i tego się trzymajmy, mam nadzieję, że gorzej nie będzie. Jeśli miałbym być tak szczery. No i tu mnie też ciekawi właśnie to na dole te potki. Kurde, kurde, kurde. Dobra, kolejne screeny. Dialogi, więc tu możemy sobie poczytać i pośmiać się trochę. Brat Peter, czego tu szukasz, po co przylazłeś mnie męczyć Myślisz, że to coś pomoże, że będziesz wywierać presję i śnić mi się po nocach. Jako koszmar Odejdź. Mi spokój nie wraca już więcej. Chcę przestać robić bronquerangs, ranksa, czy to jest takie złe? A tu nasz bohater opowiada. I czego? Nigdy nie będzie broker ranksa. przyznajcie to wszyscy już stracili nadzieję. Tarn upadł. Bywaj. <grym> Także taki fajny dialog, w sumie mi się podoba. No i komentarze. W sumie nic ciekawego tutaj nie wyczaiłem, więc no niestety. Moi przyjaciele, no co miałbym powiedzieć? Na forum jeszcze Tarnowym trwa wydarzenie. A czy forum trwa wydarzenie e, Mogę tak powiedzieć. eventy HC i trwa jeszcze głosowanie na HC na temat tych wszystkich zmian na temat PvP i tak dalej. Tutaj trwa pierwsze głosowanie, ale trochę nie ogarniam, w jaki sposób to pytanie jest ogarnięte. Czy chcesz zmniejszyć różnicę MSL w walka PVP do 30% dotyczy dropienia EQ I tutaj się zastanawiam, o co chodzi czyli ta zmiana miałaby polegać wyeliminować rozbieranie EQ mniejszych leveli. Jeśli przekroczone zostanie 25%, to nie da się zrobić nic z postaci. A tu jest 30. Czyli że co? Że mniej, jak ktoś ma MSL mniejszy niż 30%, większy niż 30%. Mamy większy MSL, większy o 30%, to nie możemy w ogóle kogoś zaatakować? Czy jest to troszeczkę inaczej zbudowane? Bo no bo niestety ja nie jestem w tych realiach, nie wiem co oni tam wykombinowali. I tak w sumie to jest pytanie bardziej do was, no ale jest głosowanko. E, Przykładowe maksymalne różnice w PvP? 140 zrobię ku tylko do 98 levela i tutaj w sumie to jest reszta przykładów. Pozwoli na to wyrównać szanse w PvP i spokojnie przetrwać rundę tak by uciec lub doczekać się pomocy z gildii. Powiem no, wam szczerze, no zobaczymy, pożyjemy. Tak naprawdę jestem ciekawy, co tu się dzieje, o co chodzi, bo, 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 bo tak nie do końca ogarniam. Dobra nie koniec tego pierdzielenia, serwera jeszcze nie wywaliło, to jestem w szoku głębokim, 5 minut i serę zrobi fikołka, zajmie mu to parę minut, czas zamykać i do zobaczenia, dobra, to ja sobie wychodzę, a ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, widzimy się już w e, kolejnym devblogu za dwa tygodnie, którego Balecek będzie czytał, więc no niedługo, a ja was zapraszam na streamka, którego zaraz będę odpalał, więc no, do dzieła, trzymajcie się, do zobaczenia, he, he, hej, hej!